w ogóle wynika z tych kontroli NIK-u? No, każda kontrola musi się kończyć wystąpieniem, którym to wystąpieniu zawieramy nieprawidłowości, o ile zostały stwierdzone w czasie kontroli, oraz wnioski wypływające z tych nieprawidłowości, które mają na celu ulepszenie sytuacji w danej jednostce. Jeśli kontrolujemy więcej podmiotów, wówczas formujemy informację o wynikach kontroli, która to informacja przekazywana jest do właściwych adresatów i publikowana na naszych stronach internetowych, jak również to samo dotyczy wystąpienia pokontrolnego. Czasem kończy się to również wnioskami de lege ferenda, czyli powiedzmy chodzi o ulepszenie sytuacji systemowej i wtedy to obowiązuje nie tylko te jednostki, które żeśmy kontrolowali, ale wszystkie pozostałe z danego obszaru. To, co zawsze mnie ciekawiło, to jak wybierany jest prezes NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli wybierany jest przez Sejm na wniosek marszałka Sejmu bądź 35 posłów bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu. To nie oznacza, że prezes Najwyższej Izby Kontroli jest zależny od Sejmu. Jak ja, jako młoda osoba, mogę zostać kontrolerem NIK? Praca w Najwyższej Izbie Kontroli to przede wszystkim służba dla Polski. Dlatego wymaga się od kandydatów ponadprzeciętnych umiejętności, kompetencji i doświadczenia. Jest powołana specjalna komisja oceniająca umiejętności takiego kandydata. Po przejściu takiego egzaminu zostaje zawarta z takim kandydatem umowa o pracę na okres 3 lat. W tym czasie, po otrzymaniu oceny pozytywnej, kierowany jest po roku na aplikację kontrolerską i po zdaniu egzaminu i odbyciu tej aplikacji zostaje mianowany i jest wtedy już mianowanym kontrolerem w Najwyższej Izbie Kontroli. Czy są jakieś takie nieprawidłowości, które są najczęściej wykrywane, albo w ogóle o co, czy jest jakaś taka struktura tego problemu, że nie wiem, najczęstsze błędy, które są popełniane i na które wskazuje NIK? W kontrolach spotykamy różne nieprawidłowości. Oceniamy je według czterech kryteriów, które wynikają z ustawy. To jest kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Na ogół prowadzone są kontrole budżetowe. One wynikają z zapisów ustawy i tutaj właśnie głównie spotykamy się z niegospodarnością, z czasem z niewłaściwym wydatkowaniem pieniędzy, jeśli chodzi o celowość, jak również nierzetelność. No, pozostałe również w przypadku kontroli samorządowych, to tylko sprawdzamy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności. Celowości nie badamy. Co się dzieje po kontrolach NIK-u? Czy to ma jakiś wpływ na moje życie? Oczywiście, wpływa na moje, jak również każdego obywatela, dlatego że my sprawdzamy wydatkowanie grosza publicznego pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Ostatnim takim przykładem, gdzie nasze wnioski mają wpływ na życie każdego z nas, to jest zmiana ustawy o ruchu drogowym, która dotyczy uregulowania statusu pojazdów, między innymi hulajnóg. Co pan lubi w swojej pracy, a czego pan nie lubi? Czy są takie rzeczy? No to ciekawe pytanie. No, ja bym powiedział w ten sposób. Praca w Najwyższej Izbie Kontroli to naprawdę jest dobry przykład służby dla Polski. Jeżeli ktoś to tak traktuje, że właśnie możemy tutaj całą swoją energię, cały swój zapał przekierować na służbę dla Polski, to możemy mieć z tego bardzo dużą satysfakcję. Bo to, czego nie lubię, to przede wszystkim braku czasu. Bo mamy tyle tutaj ciekawych tematów, które wymagają właśnie takiej intensywnej pracy, że chciałoby się tu pracować dużo dłużej, a niestety mamy jeszcze obowiązki wobec rodziny, no i inne życie prywatne, towarzyskie, które też nas absorbuje.